1 listopada wiele osób odwiedzi cmentarze w naszym regionie. Jak co roku w tym okresie wokół nekropolii wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Wiele samorządów uruchamia także tego dnia bezpłatną komunikację autobusową. Ci, którzy wybierają się jutro na pilską nekropolię autem, muszą liczyć się z utrudnieniami. Od rana na skrzyżowaniach wokół cmentarza pojawią się policjanci kierujący ruchem. Dojazd do tego cmentarza będzie możliwy od strony Alei Poznańskiej oraz od strony obwodnicy przy ulicy Przemysłowej. Ruch wokół cmentarza będzie odbywał się jednostronnie dla pojazdów osobowych, natomiast autobusy pilskiej komunikacji będą mogły poruszać się w obie strony na częściowym fragmencie ulicy Przemysłowej. Miejski przewoźnik, tak jak od wielu lat, uruchomi linie specjalne wożące pasażerów na pilską nekropolię bezpłatnie. Miasto zachęca w ten sposób do skorzystania 1 listopada z publicznej komunikacji, a nie z samochodu. Bezpłatne autobusy będą kursować z 4 pilskich osiedli – Podlasia, Jadwiżyna, Zamościa i Górnego – oraz z centrum miasta od 8 do 18. Co pół godziny z każdego osiedla w kierunku cmentarza i powrót co pół godziny jest to autobus, który będzie jeździł po pętli i z placu Zwycięstwa w zależności od potrzeb. Czyli jeżeli będzie taka potrzeba, to autobus będzie jeden za drugim, po prostu żeby pasażerów zabrać. Uruchomimy wszystkie dostępne pojazdy. Pozostałe linie MZK kursują tego dnia według rozkładu świątecznego. W Złotowie bezpłatne autobusy jeżdżą na cmentarz komunalny już od soboty. 1 listopada będzie ich więcej. Generalnie to będzie stała trasa jak z ubiegłego roku, 7 punktów przystankowych, zaczynając od ulicy Jastrowskiej, Ronda tutaj Zamkowego, Placu Kościuszki, ulicy Staszica, Norwida przy Starostwie, Aleja Piasta, przy postoju taksówek na sam cmentarz i powroty podobnie. Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży uruchamia na Wszystkich Świętych 5 linii specjalnych, które za darmo dowiozą mieszkańców na cmentarz parafialny i z powrotem. Z racji pobliskiej ruchliwej drogi krajowej nr 11 od piątku ruchem kierują tu policjanci. W zwyczajowo przyjętych miejscach mamy wyznaczone parkingi. To jest przy trasie przy 11, górny parking przy cmentarzu. Tam służby będą dbały o to, żeby też nie było bałaganu, żeby każdy, kto wjedzie, mógł wyjechać. Na pomoc w dojeździe na cmentarz liczyć mogą także mieszkańcy Wałcza. Miejski przewoźnik uruchomi 1 listopada od 9 do 17 bezpłatne linie specjalne. Zakład Komunikacji Miejskiej umieścił i na swojej stronie, i na stronie Facebooka, jak również na wszystkich przystankach i autobusach informacje, o której, skąd będą dodatkowe kursy organizowane. Wałecki przewoźnik uruchomi także dodatkowe kursy linią S i S3B w dzień zaduszny, ale już odpłatnie.